To nie jest moja prezydent, ale nie popieram takiego czegoś. Jest to troszeczkę propagandowe, no nie wiem, nie podoba mi się to. Czyli pani jest przeciwna takiemu programowi? Tak, zdecydowanie. Nie chciałabym mieszać polityki Rosji do polityki Polski. Głupota, głupota i jeszcze raz głupota. No co, po co to jest porównywać? No z każdym można, z bandytą porównać. No co, co, co? Jakie to porównanie, to nie. Co pani myśli o tym porównaniu tutaj? Pan Gronkiewicz walczy jak Putin. Jednakowi są. Słucham? Jednakowi są. To jest masakra. Już tak nie powinno być. Ale nie powinno być takiego porównania na ratuszu, czy nie powinno być tak, jak jest teraz na Bemowie? Uważam, że tego, co tutaj jest na budynku, nie powinno być. To porównanie Hanny Gronkiewicz walczy Putina, co to ma widzieć pan? Daj pan spokój. Daj pan spokój troszkę, no troszkę, bądźmy poważni, co się dzieje w tym państwie, szkoda gadać. Wie pan, jeżeli innymi sposobami nie można wpłynąć, lekka przenośność, ale to wie pan, ludzie inteligentni, wykształceni, bo wie pan, niepełno, i nawet im kształceni, to powiedzą oczywiście, że to nie jest Putin, wspólnicy, ale wie pan co? Ja by tak mogła, to by też się posunęła. To jest szokujące, proszę pana, niech oni sobie inaczej załatwiają, ale nie Putina, gdzie my wiemy, jaka jest sytuacja w całej Europie. Nam Putina, to przepraszam, Putina tu wywieszają.